Pan prezydent jest z nami, więc pozwolę sobie powiedzieć. W przemówieniu inauguracyjnym pan prezydent dziękował swoim rodzicom za drogę wychowania. Ja chciałem tutaj zaznaczyć jedną rzecz, mianowicie myśmy się poczuli zobligowani, żeby ten wywiad dać. Nie po to, żeby się chwalić i można powiedzieć, myśmy chcieli dać świadectwo, że można mieć poglądy takie, które są zdrowe, racjonalne, a które właśnie akcentują wiarę, akcentują wartości. Tłumaczyłem Andrzejowi, że musi być odważny, że cnota to w życiu najlepszy biznes. Jeśli człowiek pilnuje, żeby był porządny i uczciwy, to zawsze w życiu do czegoś dojdzie i będzie budził zaufanie. A jeśli Pan Bóg dołoży mu do tego zdolności, to już jest pełna. A teraz mam pytanie do bohaterów książki. Jakim dzieckiem był pan prezydent? No jakim dzieckiem był Andrzej? Nam się wydawało, że zwykłym. I tak chyba było. Tu Andrzej pewnie potwierdzi, nie mieliśmy problemu buntu 16-latków. Nie mieliśmy problemu, bo myśmy wszystkie problemy mieli przegadane do cna. Takie partnerskie wychowanie, gdzie dziecko, jeśli się skarciło, to ono musiało potem, musiało się z nim porozmawiać, żeby to dziecko samo uznało, że zasłużyło, a jeśli nie uznało, to ja przepraszałem. Ja byłem w stanie, przepraszam cię synku, pokrzyczałem ci niesłusznie. Myśmy z naszymi dziećmi razem rośli i razem żeśmy się wychowywali. Od nich nauczyliśmy się bardzo dużo. Najbardziej mnie urzekło, jako też rodzica trójki dzieci, piękne świadectwo, jakie na łamach tej książki dali rodzice pana prezydenta. Świadectwo poświęcenia, pełnej pokory, niezwykłej uczciwości, duchowości, religijności. Coś, co każdy rodzic powinien przekazać. Państwo Dudowie na przykład wiele czytali z dziećmi. Dzieciństwo wszystkich dzieci upłynęło na lekturze Mickiewicza, Słowackiego, Rejmonta. No, dzieci się na tym wychowywały. Też ciekawe, że dzieci przeczytały Biblię i pan profesor Jan Duda też raz całą Biblię przeczytał. Dałam motto do tej książki. Wzięte z Biblii, ale też bardzo mocno zaczerpnięte z tego, czym żyją państwo Dudowie. Mianowicie masz jeden talent, oddaj dwa. Masz 10 talentów, oddaj 20. Dla mnie to jest filar. Dwie rzeczy. Kazanie na górze i przypowieść o talentach. To jest właśnie połączenie takiego przesłania, pochylania się nad każdym człowiekiem z obowiązkiem dawania z siebie tyle, ile Pan Bóg dał. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Dla mnie to jest to podstawowe przekazanie Ewangelii. A dzisiaj czujemy jeszcze większy, po prostu jeszcze większy obowiązek właśnie trwania przy nim, właśnie takim modlitewnym już tylko. Dlatego, że po prostu jest to trudna sprawa. Misja, trudna misja, a nam zależy na tym, żeby wykonał ją rzetelnie, uczciwie i z sukcesem dla narodu. Już przed wyborami, przed drugą turą, zadzwonił do mnie dziennikarz z pewnej redakcji i pyta, czy pan życzy synowi, żeby wygrał? A ja mówię, proszę pana, jedynym, czego ojciec życzy synowi, to jest, żeby był zbawiony. I to jest prawda, to jest odruch. Nie zacytował właśnie. Są to osoby takie same, tak samo się prezentują, nawet jeśli nie zna się ich bardzo dobrze, jak dzisiaj tutaj to pokazały, prezentując dużą część swojego życia i życia swojego syna. A ja tu jeszcze dodam, że w naszym domu oczywiście były również kłótnie. I kłóciliśmy się z dziećmi i między sobą kłóciliśmy się, ale nigdy nie szliśmy spać na siebie pogniewani. U nas w domu zawsze była wieczorna modlitwa wspólna. I te nawet jakieś niesnaski to załatwialiśmy po prostu przy wieczornej modlitwie. Zanim jeszcze ją rozpoczęliśmy, to zwykle to trwała jakaś tam była rozmowa, każdy mógł swój żal powiedzieć. No i po prostu nigdy nie było gniewania się wzajemnie na siebie, nigdy. U nas nie było jakiegoś takiego drylu. Nie było na przykład nigdy, że obiad musi być o tej i o tej porze, czy śniadanie o tej porze. Staliśmy późno, dzieci miały ochotę na przykład zjeść coś słodkiego, no to jedzcie sobie coś słodkiego. Jakoś nie po prostu nie przywiązywaliśmy aż tak strasznej wagi do takich
Tak. No, drugorzędnych rzeczy. Czyli nie mamy już możliwości, ani, i nawet nie chcemy, żeby dyskutować z synem na tematy jego działań. Nie chcemy. Wtedy, kiedy był europosłem, jeszcze posłem, to chętnie rozmawialiśmy, ale później już nie, było, bo to więcej jest czasu zbyt też. zbyt poważny urząd, żeby laik mógł cokolwiek na ten temat mówić o sobie na takim stanowisku. Tu mamy absolutne poczucie pokory i dystansu. Czasami syn, jak dzwoni, to mówi, no wiesz, ciężko jest, jestem taki zmęczony, jest tyle spraw, tyle jest problemów. To ja wtedy mówię mu, Andrzejku, Mojżesz ma ręce wzniesione do Pana. My dostajemy ze wszystkich stron zapewnienia i uczestniczymy w niektórych mszach, które się odbywają w tej intencji. Ja, proszę Państwa, można się śmiać ze mnie, ja się nie boję. Uważam, że to modlitwa działa. To jest modlitwa na społeczeństwo. Ten duch się budzi przez wspólną modlitwę. I tu proszę Państwa, żebyście się też modlili dla syna o dary mądrości i siły. Nic więcej nie potrzebuje. Nie potrzebuje dobrych sondaży ani wzrostu popularności. Tylko żeby miał mądrość i siłę. Ona jest bardzo potrzebna i my to czujemy i Andrzej też to czuje. To jest jego siła.